36. sesję Rady Miejskiej Grudziądza. Witam wszystkich przybyłych radnych na dzisiejsze obrady. Witam panów prezydentów, pana skarbnika, pana sekretarza, zaproszonych gości, naczelników wydziału, mieszkańców naszego miasta, przedstawicieli radia, prasa, telewizji. Sekretarzem dzisiejszych obrad jest pani radna Edyta Ogonowska. Bardzo bym prosił o podanie stanu osobowego radnym dzisiejszym. Na dzisiejszej sesji 27 lutego jest obecny miejscu jeden radny, ja sobie nieobecność. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali obecnych jest 21 radnych, czyli wystarczająca ilość radnych, wypełniają prawomocne uchwały. Mam jednego. Porządek obrad był sporządzony 13 lutego. Następnie wpłynęły na moje ręce dwa pisma, które państwu odczytam. Uprzejmie proszę o wycofanie z porządku obrad 33. sesji Rady Miejskiej Grudziądza zwołania 27 lutego 2013 roku projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania terenie gminy miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania, podpisane pan wiceprezydent Grudziądza Marek Sikora. I kolejne pismo. Na podstawie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym zwracam się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad 33. sesji Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 27 lutego 2013 roku projektu uchwały w sprawie określenia zadań, realizacji których przeznaczy się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku, podpisane przez pana wiceprezydenta Przemysława Ślusarskiego. W związku z powyższym został sporządzony porządek obrad datowany dnia 20 lutego 2013 roku. Ten porządek obrad państwo otrzymaliście na połączonych komisjach. Czy przewodniczący, szanowni państwo radni, bardzo proszę o wycofanie z porządku obrad punktu 9 uchwały w sprawie wystąpienia gminy miasto Grudziądz ze Związku Miast Nadwiślańskich. Szanowni państwo, jest zagłosowany w trybie 20 ust. 1a. Czy ktoś z państwa chce się wypowiedzieć w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym będziemy przystępować do głosowania. Za zmianą porządku obrad poprzez skreślenie z punktu 9, czyli tej projektu uchwały. Pozostałe punkty będą w związku z powyższym o punkt wyżej. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa jest za zmianą porządku obrad poprzez wykreślenie tego projektu uchwały z porządku obrad? Jeden głosowało za wykreśleniem tego projektu uchwały. W związku z powyższym mamy na chwilę obecną punktów 18, czyli tamte pozostały punkt wyżej. Czy jakieś jeszcze uwagi państwo macie do porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty przez Radę Miejską Grudziądza. Szanowni państwo, przechodzimy do podpunktu C. Przyjęcie protokołu z 32. sesji. Tradycyjnie protokół był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej. Bynajmniej na moje ręce żadne uwagi nie wpłynęły. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku protokołu z 32. sesji? Głosował za przyjęciem protokołu z 32. sesji. Protokół został przyjęty. Szanowni państwo, przechodzimy teraz do informacji prezydenta Grudziądza. Bardzo proszę pan radny Paweł Kapusta. Panie przewodniczący, chciałbym prosić o możliwość odczytania oświadczenia klubu radnej Platformy Obywatelskiej. Proszę bardzo. Oświadczenie klubu radnych Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej i radnych wspólnego Grudziądza. Radni Rady Miejskiej Grudziądza z klubu radnych Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspólnego Grudziądza wyrażają swoją jednoznaczną dezaprobatę
wobec zachowania radnego Rady Miejskiej Grudziądza, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwym. Czyn taki uważamy za skrajnie nieodpowiedzialny i niedopuszczalny. Zwłaszcza, gdy popełnia go osoba pełniąca funkcję publiczną, piastująca mandat radnego Rady Miejskiej. Treść oświadczenia przekazuję na ręce pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Informacje prezydenta Grudziądza, oddaję głos panu prezydentowi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, sprawozdanie prezydenta z okresu pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. Jednocześnie na wstępie chciałbym przeprosić państwa za nieobecność prezydenta Roberta Majnowskiego. Jest w tej chwili na spotkaniu z ministrem Mikołajem Budzanowskim dotyczący największych inwestycji w Polsce, które są szansą na rozwój kraju. Ponieważ zaczynam oczywiście sprawozdanie od inwestycji. Pierwsza z inwestycji to rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Mostostan Warszawa kontynuuje prace związane z tą przebudową. Obecnie trwają prace związane m.in. ze składaniem stalowej konstrukcji kładki pieszo-rowerowej na skrzyżowaniu profesora Sikorskiego. Możemy zobaczyć już sam kształt samej kładki. Ponadto powstaje stalowa ścianka szczelna w Grodzie. W basenie portowym Równolegle basen portowy jest pogłębiany, wykonywane są również roboty w budynkach, zbrojenie ścian i ścianki działowe, budowana jest więźba dachowa, już przykrywane więźba deskami. Zakończenie prac planowane jest latem bieżącego roku. Zakończyły się już prace remontowo-budowane w Grudziąckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Inwestycja o wartości około 3,8 miliona złotych realizuje Grudziącki Park Przemysłowy. Wartość unijnego dofinansowania wynosi 1,5 miliona złotych. Do tej pory wykonano m.in. na układ funkcjonalny ścian, posadzki, wymieniono stolarkiem okienną i drzwiową, ocieplono, wymieniono pokrycie dachu, docieplono ściany, wykonano elewację i prace instalacyjne. Już wkrótce inkubator zostanie wyposażony w sieć komputerową, osprzęt serwerowo-sieciowy oraz meble biurowe. Z oferty inkubatora mogą skorzystać przedsiębiorcy mający siedzibę i prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mikro i małe przedsiębiorstwa. W obiekcie znalazły się powierzchnie biurowe, usługowe, produkcyjne oraz sale szkoleniowo-konferencyjne. W nowo budowanym obiekcie ambulatoryjno-łóżkowym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego osiągnięto już najwyższy punkt konstrukcyjny. Wykonawcą inwestycji o wartości 58 milionów złotych jest firma Skańska. Zakończenie prac planowane jest we wrześniu bieżącego roku. W budynku mieścić się będzie m.in. oddział kardiochirurgiczny oraz chirurgii naczyniowej. Obecnie trwają roboty na dachu, murowanie ścianek działowych, trwa montaż solarki okiennej, zewnętrznej oraz roboty drenażowe. W najbliższym czasie rozpocznie się wykonanie tunelu i łącznika do budynku istniejącego szpitala. Zakończyła się realizacja projektu pod nazwą Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego miasta Grudziądza w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wartość zadania ponad 1,4 miliona złotych. Unijne dofinansowanie wniosło niecały milion złotych. W ramach pierwszego etapu projektu zaadaptowano pomieszczenia warsztatów na pracownię diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych. Pozyskano również specjalistyczny sprzęt dzięki wsparciu z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Drugi etap polegał na przebudowie i zakupie wyposażenia do pracowni obróbki mechanicznej. W ramach zadania wykonano budowę instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i roboty budowlane. Pracownie wyposażono m.in. dwie obrabiarki sterowane numerycznie, tokarki, fryzarki klasyczne. Tutaj na zdjęciu macie państwo przykład nowoczesnych maszyn. Można zobaczyć, że same miejsca do nauki uczniów są bardzo profesjonalne, są takie, jak w rzeczywistości w warsztatach, później samochodowe, gdzie młodzi ludzie trafią do pracy, są. Energa Invest ogłosiła przetargi na wykonanie projektu oraz roboty budowlane związane z budową elektrowni gazowej w Grudziądzu, a także pełnienie nadzoru nad inwestycją. W ramach pierwszego postępowania zostanie wyłoniony architekt, który przygotuje projekt budowlany bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 450-600 MW.
energii elektrycznej wraz z infrastrukturą i niezbędnymi przyłączeniami dla docelowej mocy 900-1200 MW. Ponadto będzie zobowiązany do pozyskania w imieniu spółki Energa Invest ostatecznego pozwolenia na budowę. Z kolei drugi przetarg wyłoni wykonawcę budowy bloku gazowego parowego o mocy elektrycznej 426 MW wraz z instalacjami towarzyszącymi i obiektami pomocniczymi. Ponadto spółka ogłosiła postępowanie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą budowa bloku gazowo-parowego o znamionowej mocy elektrycznej 426 MW w Grudziądzu wraz z niezbędną infrastrukturą i przełączeniami dla dwóch bloków. Pozostałe informacje. Promowaliśmy Grudziądz na targach regiony turystyczne na styku kultur w Łodzi. Nasze miasto prezentowało się na wspólnym stoisku województwa kujawsko-pomorskiego wraz m.in. z Toruniem, Bydgoszczą, Włocławkiem i Inowrocławiem. Podczas targów wystąpili finaliści programu God to Dance Maciej Dętkowski, Piotr Kania, ambasadorzy marki Hasz Gru. Ponadto miasto promowało ofertę grudziąckich hoteli Solanek oraz miasteczka Megapark. Prezydent Robert Malinowski wręczył nagrody funkcjonariuszom wyróżnionym tytułem dzielnicowego roku, patrolowego roku, strażaka roku oraz strażnika roku. Nominacje do wyróżnień przedstawiają komendanci poszczególnych służb. Laureatami zostaną mundurowi, których cechuje odpowiednia wiedza i umiejętności oraz duże zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych im zadań. W dzielnicowym roku została aspirant Magdalena Kulpa-Malinowska, dzielnicowa osiedla Strzemięcin, natomiast w patrolowym roku sierżant sztabowy Sławomir Romanowski z Ogniwa. Patrolowo-interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Z kolei tytuł strażaka roku przyznano starszemu ogniomistrzowi Jerzemu Fabińskiemu, który pełni służbę na stanowisku operatora sprzętu specjalnego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, a wyróżnienie strażnika roku przypadło młodszemu funkcjonariuszowi Straży Miejskiej Łukaszowi Kozłowskiemu. W imieniu prezydenta Roberta Majnowskiego zapraszam na spotkanie pod wspólnym tytułem Porozmawiajmy o Grudziądzu. Spotkania odbędą się 5, 7 i 12 marca o godzinie 17 w auli UMK przy ulicy Sienkiewicza. Dyskusja będzie poświęcona edukacji, polityce społecznej i ochronie zdrowia. To będzie pierwsze spotkanie 5 marca. Kolejne, na którym będzie poruszany temat kultury, sportu, rekreacji i promocji 7 marca oraz 12 marca będzie poruszony temat inwestycji oraz transportu miejskiego w Grudziądzu. Oprócz tego spotkania zaprasza prezydent Robert Majnowski radnych w poniedziałek o godzinie 16 do refektarza, aby porozmawiać o przyszłości rozwoju, to o co pan radny Kosiński między innymi wspomniał podczas mojego wystąpienia o grudziąckich Solankach. Będą prezentowane jakby prace zespołu powołanego przez prezydenta Roberta Majnowskiego. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie prezydencie. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do informacji prezydenta? Pan radny Wizera, proszę bardzo. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Czy pan prezydent się orientuje, czy Energa wykupiła już wszystkie grunty potrzebne do tego, żeby stawiać ten obiekt, czy jest w trakcie jeszcze kupowania tych gruntów? Panie prezydencie, nie orientuję się. Pan radny Zamoski, proszę. Mam pytanie dotyczące rewitalizacji nabrzeży. Pytanie dotyczy, jaki procent powierzchni przewidzianej do najmu jest skomercjalizowany i czy ta komercjalizacja już ruszyła. Rozumiem, że w momencie, kiedy te nabrzeże będzie już oddane, będą też już uruchomione punkty gastronomiczne, handlowe, które tam mają znaleźć swoje miejsce. Także będzie proszę. W tej chwili miejskie jeszcze deklaracji wypoczynku, który będzie głównym operatorem tego obiektu, zbiera informacje o potencjalnych najemców i osób chętnych w tym miejscu jeszcze za wcześnie, żeby mówić, kto, jaki jest w tej chwili sposób komercjalizacji. Pamiętajmy, że tam
też sama komercja będzie ograniczona, ponieważ na środkę, na obiekty wybudowanych w ramach środków unijnych. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, mam pytanie dotyczące sprawozdania, bo jak wiemy, sprawozdanie w sposób szczegółowy powinno dotyczyć tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie, co zrealizował Pan Prezydent. A moje pytanie dotyczy braku informacji na temat sprzedaży 8 budynków przy ulicy Gibelta. Bo Pan Prezydent tutaj prowadził dwojaką politykę. Z jednej strony deklarował możliwość wykupu tych mieszkań lokatorom. No i w pewnym momencie dokonała się, zrealizowała ta sprzedaż. No bardzo dziwimy się, że nic w dniu dzisiejszym nie padło ani słowa na temat sprzedaży tych 8 bloków, że to się dokonało i jakiekolwiek wytłumaczenie, dlaczego nie pozwolono wykupić tych mieszkań lokatorom pomimo składanych obietnic. Pomimo składanych obietnic przez Pana Prezydenta. Dziękuję. Proszę Pana Radnego, jak Pan słusznie zauważył, nie było tego w informacji Prezydenta, w związku z powyższym. Proszę, Pan Prezydent sam decyduje, co jest w informacjach takie. Może to być udzielone na zapytania w wolnych głosach. Bardzo proszę o spokój. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytania do Pana Prezydenta? Do informacji oczywiście, które były dzisiaj przekazane. Nie widzę. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu porządku obrad. To jest do sprawozdania z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2012 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Grudziądz. Jest taka informacja corocznie zgodnie z przepisami Rady Miejskiej przedstawiana. Czy jakieś uwagi Państwo do tej informacji, do tego sprawozdania macie? Na tym oczywiście nie głosujemy, nad tym punktem. Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przez Radę Miejską przyjęte. Szanowni Państwo, nim przejdziemy do następnego punktu porządku obrad, jedna taka uwaga porządkowa. W każdej uchwale, gdzie w podstawie prawnej jest ustawa o samorządzie gminnym, należy dopisać Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 153. Pan Prezydent zgłaszał mi taką autopoprawkę czysto techniczną, z uwagi na to, że pomiędzy sporządzeniem projektów uchwał, a dzisiaj podjęciem, ten dziennik już funkcjonuje w obrocie prawnym. W związku z powyższym uchwały Rady Miejskiej podjęte w dniu dzisiejszym będą uzupełnione o ten punkt. Bardzo bym prosił, o ten dziennik ustaw, bardzo bym prosił o stosowną poprawkę w Państwa projektach. W każdym punkcie, gdzie ma... Dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 153. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest do projektu uchwały z miastem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Obecnych mamy 21 radnych, tak się nie mylę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak. Kto się wstrzymał? 5 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady do składów osobowych Komisji Stałej Rady Miejskiej Grudziądza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa rad jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Ten 21 radnych głosowało za przyjęciem projektu, a więc jednomyślnie uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2013 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę Pana Prezydenta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja bym apelował do wnioskodawca o wycofanie z porządku obrad tej uchwały, gdyż w ocenie naszego biura prawnego, za chwilę poproszę Pana Mecenasa o uzasadnienie, sam punkt 6 w samej tabeli, ocena postanowień wszystkich uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników podjętych w okresie ostatnich 3 lat w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat w spółkach komunalnych, w których miasto ma swoje udziały, jest niezgodna z ustawą o samorządzie gminnym
i nie leży w kompetencji Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grudziądza. Bardzo proszę pana mecenasa o uzasadnienie tej mojej wypowiedzi. Bardzo proszę, panie mecenasie. Proszę mikrofon, proszę bardzo. Uważa, że Rada Gminy nie ma uprawnień kontrolnych w stosunku do spółek komunalnych. Że po to są spółki komunalne działające na podstawie kodeksu handlowego i tam są specjalne organy, że tylko te organy mogą kontrolować spółki. Jest ogólny wymóg w ustawie o gospodarce komunalnej mówiący o tym, że w spółkach komunalnych zawsze występuje Rada Nadzorcza. Czyli ten organ, który ma kontrolować. Dlatego mam bardzo poważne wątpliwości i skłaniam się ku tym poglądom, które są w literaturze, że Rada Gminy, patrz, Komisja Rewizyjna w takim razie nie ma uprawnień do kontrolowania spółek handlowych. Dziękuję bardzo. Pan radny Kapusa się zgłasza, następnie pan radny Szymański, pan radny Kusiński. Pan prezydent Sikora wyprzedził moją wypowiedź, także ja rezygnuję z zadowoleniem. Dziękuję. Panu radny Szymański, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, oto jest projekt uchwały. Projekt uchwały, który przynajmniej od 2 tygodni funkcjonuje, jest dostępny dla radnych. Projekt uchwały jest podpisany przez radcę prawnego panią Iwonę Strzyżewską. Szanowni Państwo, co tu jest grane? Biuro Prawne Urzędu Miasta akceptuje tą uchwałę, że ona jest zgodna z prawem. A my w dniu, kiedy mamy nad tą uchwałą głosować, otrzymujemy informację, że ona nie jest zgodna z prawem, ale pan mecenas sam stwierdza, że do końca nie jest przekonany. W związku z tym, proszę państwa, pytam, co tu jest grane? Dlaczego nie możemy przyglądać się temu, co się dzieje w spółkach komunalnych, ale z punktu widzenia finansowego, tego, co możemy kontrolować? Proszę państwa. W związku z tym to jest zastanawiające, dlaczego dzisiaj to się stało. Mimo że pan przewodniczący otrzymał od Komisji Rewizyjnej projekt tematów miesiąc temu. Pan przewodniczący jest prawnikiem, nie zakwestionował tego. Mało tego, proszę państwa, przez 2 tygodnie albo tydzień, bo nie jestem przekonany do końca, funkcjonowała, ponieważ omawialiśmy tą uchwałę już na posiedzeniu wspólnej komisji. Mieliśmy informację i tutaj jest wyraźny dowód, że uchwała jest zgodna z prawem. Więc w związku z tym, jakim prawem państwo podważają tego typu sytuacji? Jeżeli tak jest, to ja bardzo proszę w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość o to, aby przygotowano ekspertyzę prawną niezależną od Urzędu Miasta. Niezależną od Urzędu Miasta, żeby żaden prawnik, który funkcjonuje tutaj, który jest opłacany przez Urząd Miasta, takiej ekspertyzy nie wykonywał. My chcemy mieć... Jeżeli mogę. Proszę państwa, to jest to, czego się obawialiśmy, nie będąc w Komisji Rewizyjnej, że w momencie, kiedy zaproponujemy własne tematy do kontroli w ramach Komisji Rewizyjnej, natychmiast przyjdzie blokada. I co się stało? Jeden z pierwszych tematów, który został zaproponowany, natychmiast jest blokada. To jest, proszę państwa, ta obawa, która pojawiła się wcześniej. To jest ta obawa, dlatego nas tam nie było, bo widzieliśmy, że tak się stanie. I dzisiaj mamy potwierdzenie tej sytuacji. Dlatego jeszcze raz proszę, panie przewodniczący, o niezależną ekspertyzę prawną w tej sprawie. Panie radny Kosiński, proszę. Natomiast w punkcie 6, jak państwo czytacie, nie mamy zapisu o kontroli finansowej. Jeszcze raz powtórzę. Nie mamy informacji w zapisie o kontroli finansowej, tylko mamy zapis ocena postanowień. Panie radco prawny, czy to jest różnica? Ocena postanowień, a kontrola finansowa? Prosiłbym o interpretację pana prezydenta w tej sprawie.
Ocena postanowień nie jest jednoznaczna z kontrolą finansową. Proszę, szanowni. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni, rzeczywiście tak się stało, że Pani Radca Prawna Iwona Strzyżewska podpisała projekt uchwały, po czym napisała pismo do Pana Prezydenta Roberta Malinowskiego, że właśnie ten punkt 6 planu pracy budzi jej wielkie wątpliwości z uwagi na dopuszczalność skoro. Panie Radny, proszę nie komentować podczas mojego wystąpienia, ja Panu też nie przeszkadzam. Nie jest tak, że jak Pan Radny tutaj sugeruje, że są blokowane prace komisji, natomiast musimy pracować w granicach prawa. 6 z 7 tematów zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną jest w pełni zgodne i akceptowane. Natomiast jeden dotyczący kontroli organów spółki. Pamiętajmy, że prezydent występuje w dwóch rolach. W jednej jako prezydent miasta w podstawie ustawy o samorządzie gminnej, reprezentujący ją na zewnątrz i zarządzający urzędem miejskim i jednostkami gminnymi, ma też inną rolę jako przewodniczący Zgromadzenia Wspólników na podstawie kodeksu spółek handlowych. To są dwie niezależne funkcje. I zgodnie z kodeksem handlowym, jak Pan Radca wymienił, no, Komisja Rewizyjna nie ma prawa kontrolować tych organów. Pan Radny Szymański, myślę, że doskonale pamięta, kiedy był radnym też opozycji podczas prezydentury prezydenta Bożesława Tafulskiego. Była podobna sytuacja, gdy wtedy jako członek Komisji Rewizyjnej też chciał kontrolować organy spółki, bo w tamtym przypadku dotyczyło to wodociągu. Również prezydent nie wyraził zgody. Jeszcze raz apeluję do Państwa, do wnioskodawców, wycofanie z porządku obrad i odesłanie do jakby wnioskodawcy, bądź też odrzucenie uchwały. Albo co na Radę Kościńską, proszę. Nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, czy ocena postanowień jest jednoznaczna z kontrolą finansową. Panie Prezydencie, proszę o informację. Nie uzyskałem odpowiedzi na to pytanie, bo to jest według mojej oceny zasadnicza różnica. Oczywiście Rada nie ma uprawnień kontrolnych, natomiast do oceny postanowień ma takie prawo. Bo tam są składniki majątku gminy. Takie prawo ma. Ja również tak głosem, panie przewodniczący, do tego, co powiedział szanowny pan prezydent Sikora. Proszę państwa, jeżeli prawnik ma jakiekolwiek wątpliwości, to nie podpisuje żadnego dokumentu. To raz. I nas o tym informuje. To dwa. Czy komisja rewizyjna otrzymała jakikolwiek sygnał, że ten temat może być pisemny, że ten temat może być niezgodny z prawem? Zero. Proszę Państwa, do dzisiaj, a propozycje tematów 3-4 tygodnie temu zostały złożone. W związku z tym pytam, proszę Państwa, jaka jest odpowiedzialność za tą pieczątkę i za ten podpis? Jeżeli nikt za to teraz nie bierze odpowiedzialności i teraz nagle w dniu sesji informuje nas się, że jest to niezgodne z prawem. Dlaczego nas nie poinformowano tydzień temu? Kiedy pojawiły się te wątpliwości? Proszę Państwa, jest to nie do zaakceptowania taka sytuacja procedowania, przed jaką nas Państwo stawiacie. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Po pierwsze, w pełni zgadzam się z tym, co powiedział Radny Szymański, że jest czas. Jeżeli pojawiły się wątpliwości, takie pismo zostało skierowane do Prezydenta, uważam, że jednoznaczną sytuacją byłoby, że również zostałoby skierowane do Komisji Rewizyjnej i chociażby 2 dni temu było posiedzenie. Ja rozumiem, że to pismo, które zostało skierowane do prezydenta, miało datę wcześniejszą niż 2 dni temu, gdzie byliśmy, mogliśmy porozmawiać, mogliśmy mieć chociażby szansę, żeby ustosunkować się, tak, do jakiejkolwiek opinii prawnej, która by się w tym zakresie pojawiła. My tej szansy jesteśmy pozbawiani. Tak jak mówiliśmy, nas się tak zawsze tu traktowało, bez względu, tak, co będziecie Państwo mówili, to zawsze byśmy w ten sposób traktowani. Jest sprawa pracy Komisji Rewizyjnej. My jasno mówimy, że my nie chcemy kontrolować działalności spółek. My chcemy kontrolować ten zakres, który dotyczy zarówno wnoszonych aportów do spółki, czyli naszych publicznych pieniędzy, wszystkich mieszkańców Grudziądza, które trafiają do spółek miejskich, chociażby w przypadku Geotermii, jak było na koniec zeszłego roku, gdzie trzeba było 560 tysięcy czy 550 tysięcy do spółki aportem wnieść. I z drugiej strony, chcemy też skontrolować to,
czy miasto pozyskuje środki do budżetu, czyli też do naszej wspólnej puli, do puli wszystkich mieszkańców naszego miasta, środki ze spółek, które są miejskie i które mają działać dla dobra mieszkańców. Jeżeli my na Komisji Budżetu jako radni dowiadujemy się nie bezpośrednio, ale dowiadujemy się i mamy bezpośrednią relację od prezesa spółki, chociażby MPGR-u, że jest w jakiś sposób sponsorowany sport, ale nie powie nam w jakiej kwocie, bo nie wie. Dlaczego te pieniądze nie trafiają do budżetu? My byśmy chcieli takie rzeczy wiedzieć, jeżeli spółka jest w złej kondycji, no to wtedy trzeba ze strony prezydenta jako organu nadzorującego działalność tej spółki dla dobra wszystkich mieszkańców pieniądze, a nie swoich i prezesa, nie odpowiednich interesów, a mieszkańców tego miasta, bo to jest zasadnicza różnica. Szanowni Państwo, pozostałe, ja zgadzam się, że opinia prawna jak najbardziej, ale póki co opinie prawne nie są wiążącymi aktami prawa w tym kraju. To jest sytuacja specyficzna, jednoznacznie oznaczona i uważam, że jeżeli mamy działać w jakikolwiek rozsądny sposób, to nie na zasadzie ping-ponga przez pół kadencji, że będziemy się przerzucali opiniami prawnymi, a uważam, że spory kompetencyjne w tym kraju rozwiązują sądy administracyjne. I uważam, że to też jest pewnego rodzaju droga, żeby sprawdzić, czy w tej konkretnej sytuacji i w tym konkretnym zakresie kontroli, którą my zaproponowaliśmy, mamy prawo czy nie. Czy sąd będzie chciał przyznać nam możliwość skontrolowania tej spółki nie dla naszego widzimisię, ale dla dobra tego budżetu i dobra mieszkańców ze względu na te środki, które wychodzą lub mogłyby wpłynąć lub wpłynęły do budżetu. I taką sytuację warto jest rozpatrzyć. W przeciwnym wypadku i w takiej atmosferze, którą mamy dzisiaj, ja nie chcę snuć żadnych domysłów, ale dla mnie jest to jednoznaczne, tak? Albo się czegoś panowie boicie, albo chcecie coś ukryć. Tak? Bo za chwilę słyszymy, tak, że porządek prawny do tego nas zobowiązuje. Jeżeli są wyroki w konkretnie tej oznaczonej sprawie, tak, bo polskie sądy nie wydają żadnych wyroków ogólnych, które są później przez innych respektowane przy odwołaniach, mogą być tylko pomocnicze punkty odniesienia, chyba że będą to wyroki Najwyższego Sądu Administracyjnego, tak, Naczelnego Sądu Administracyjnego albo Najwyższego Sądu w Polsce w pewnym składzie, wtedy mogą one być traktowane jako część porządku prawnego. W przeciwnym wypadku uważam, że ta dyskusja jest zupełnie jałowa. Jeżeli Państwo, no możemy ten punkt wycofać, ale będziemy stali na stanowisku, ja nic wiem, nie chcę decydować poza tym za całą komisję, tak? Ale ja przynajmniej będę uważał, że trzeba taką sprawę wnieść i tą sprawę rozwiązać. Raz na zawsze, jeżeli zwłaszcza Pan Prezydent teraz mówi, że takie sytuacje wcześniej miały miejsce, że nie można było, tak? No nie, no, takiej sytuacji nie może być. Ja uważam, że jednoznacznie powinniśmy mieć wyrok sądu, który jasno określi, czy Panowie możecie, czy Panowie dajcie sobie spokój, znajdźcie inne instytucje kontrolne, które tą sprawą będą się zajmować. I to uważam, że jest najbardziej właściwa forma. Nie na zasadzie przerzucania się opiniami prawnymi. Bo to nie jest żaden problem. Ja mam duży żal o to, że my znowu nie jesteśmy w stanie pracować jak ludzie. Dwa dni temu jest komisja, pan dostaje pismo, pan z nim siedzi, pan zadowolony na sesji wnosi o to, gdzie my nawet tego pisma na oczy nie widzieliśmy, szanowni państwo. Bo żaden radny z komisji rewizyjnej, który tutaj siedzi z tej strony, tego pisma na oczy nie widział. I mamy się do tego odnosić, czy my chcemy się wycofać, czy chcemy to zgłosić na następnej sesji. No przecież to nie są warunki normalnej pracy. Chyba że panowie uważacie inaczej, że to są standardy normalnej pracy w Radzie Miejskiej. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Prezydencie, Pan Prezydent postawił wniosek, żeby tą uchwałę wycofać, czyli wnioskodawca, żeby wycofał. Nie mogę tej ustawy wycofać z uwagi na to, że ta uchwała została przegłosowana większością radnych członków Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym nie mogę jej wycofać sam, jeżeli by było posiedzenie Komisji Rewizyjnej i przeanalizowalibyśmy tą sytuację, którą tutaj przedstawi nam Pan Mecenas Kołcz. Moglibyśmy stanowisko zająć w tej sprawie. W tej chwili jednoosobowo, bo ja podpisałem tą uchwałę, tą propozycję jako wnioskodawca, nie mogę tego zrobić, ponieważ uchwałę, którą podjęła Komisja Rewizyjna, było przedstawienie tego planu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Panie Prezydencie, my nie chcemy kontrolować spółki. My nie chcemy. Ja mam pytanie do Pana Prezydenta, bo być może, że ja się mylę. Czy
postanowienia wszystkich uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia, czy to nie są dokumenty ogólnodostępne? Jawne i ogólnodostępne. Mam takie pytanie. Dziękuję. Bardzo proszę pana mecenasa o udzielenie odpowiedzi. Czy postanowienie zgromadzenia wspólników i wszystkich... Panie mecenasie, proszę. Proszę. Państwo, to są dwie kwestie. Co innego jawność, co innego cena. Cena czy kontrola. I odpowiadam. Co do zasady, dokumenty są jawne. Natomiast Państwo jako Komisja Rewizyjna, jako Komisja Rewizyjna, która jest organem kontrolnym powołanym przez ustawę, macie zajmować się kontrolą dokumentów. Jeżeli kontrola w takim zakresie, jak jest zrobiona w ustawie o samorządzie gminnym. Państwo jako komisja rewizyjna nie jesteście upoważnieni do zajmowania się sprawami kontroli spółek komunalnych. Bardzo wiele dokumentów jest jawnych, powiedzmy, zakładam, praktycznie wszystko jest w samorządach. Teoretycznie moglibyście Państwo, idąc tym tokiem, zająć się jako komisja rewizyjna kontrolą kancelarii Sejmu. Bo tam dokumenty też są jawne. Tylko Państwo nie macie kompetencji. Także proszę spokój. W mojej ocenie dokumenty są zostały zmienione, natomiast Państwo jako komisja nie powinniście się zajmować oceną kontrolowaniem tych dokumentów. Bardzo wam proszę, bardzo pan radny Lichoczek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie, czy ta uchwała, jak wszystkie inne uchwały, jest kontrolowana pod względem zasadności, legalności przez biuro prawne wojewody? Tak. Czyli zatem można pozostawić ocenę, ocenę służby prawnej wojewody, prawda? Zasadności, legalności. Wtedy by nie trzeba opinii. Pan radny Kapusta, następnie pan radny Szymański i adwokat pana Gruncera. Panie przewodniczący, w związku z dyskusją, jaka by się wywiązała, prosiłbym o 10-minutową przerwę. Spotykamy się 12.05. Urzędu Wojewódzkiego, więc będą musieli ją ocenić, czy ona jest zgodna z prawem, czy też nie. W związku z tym ja tylko i wyłącznie w tej kwestii, że popieram ten widzenie. Dziękuję, adwokat pana radny Mizera. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja odwrócę do wypowiedzi pana mecenasa. W związku z tym, co pan mecenas mówił, że Komisja Rewizyjna nie ma takich kompetencji, żeby sprawdzić, bo musi prowadzić kontrolę w tym zakresie. Jest jeszcze jedna forma, która jest przewidziana prawem i naszym statutem. Moglibyśmy, jeżeli to zostanie zakwestionowane, powołać doraźną komisję, która nie będzie zajmowała się kontrolą, nie będzie miała tych kompetencji, które ma Komisja Rewizyjna, a będzie zajmowała się jedynie oceną. I jakie byłoby stanowisko pana mecenasa w tej kwestii? Panie Prezydencie, pan mecenas. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo proszę skierować pytanie do Prezydenta, nie do poszczególnych pracowników urzędu. Pan radny Kosiński. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym jeszcze raz zdecydowanie podkreślić, że brak ustosunkowania się pozytywnego do tego zapisu w tym planie, brak takiej oceny, jest to ewidentny brak dbałości Rady Miejskiej o transparentność sprawowania władzy wykonawczej. O transparentność sprawowania władzy wykonawczej. To jest majątek gminy, miasto Grudziądz. To jest majątek mieszkańców tego miasta. I tyle. A nie prezydenta. To nie są prywatne własności, prywatne domeny. Jeszcze nie prezydenta. Musimy dbać o transparentność władzy wykonawczej. O przejrzystość. I takie jest nasze zadanie. Dlatego przypominam nam wszystkim sobie też, abyśmy o tym pamiętali jako radni Rady Miejskiej Grudziądza. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Mizera. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Wiceprezydencie, jakby się Pan rozejrzał wokół siebie,
to by pan zobaczył, że prezydenta na dzisiejszej sesji nie ma. I też wszystkie pytania, które kieruję do pana, kieruję tylko i wyłącznie do poszczególnego pracownika Urzędu Miejskiego, który zastępuje prezydenta. Pana prezydenta na dzisiejszej sali nie ma. Dziękuję. Jest pan prezydent, pan wiceprezydent Siusarski i pan Sikora. A więc w tym wypadku, panie radny, kierujemy do organu wykonawczego w pełni umocowanego. Czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć na temat tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Do projektu uchwały w sprawie zakazu używania nasypywających na zbiorniku wodnym jezioro Tarpno. Na komisji wspólnej była zgłoszona wątpliwość co do nazwy tej uchwały. Została złożona autopoprawka i tytuł tej uchwały jest następujący. Uchwała w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym jezioro Tarpno. Czyli zgodnie z Państwa sugestiami złożonymi na komisji. Mamy tego typu projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby się jeszcze do tego projektu wypowiedzieć? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Za głosowało 21 radnych. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na które zamieszkują mieszkańcy, położone na terenie gminy miasto Grudziądz. Dzisiaj Państwo mieliście rozdany załącznik, autopoprawkę do tej uchwały. To oczywiście wszędzie, gdzie mamy 7 lutego, też jest jako data 27, tak będzie podejmowana konkretnie ta uchwała. Czy Państwo chcielibyście się wypowiedzieć do tego projektu? Bardzo proszę Pana Wyszymańskiego. Będę się wypowiadał w sprawie tej uchwały, natomiast pragnę poinformować, że jeżeli chodzi o tą deklarację, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wstrzyma się na głosowaniu, ponieważ my czekamy na to zapowiedziane spotkanie przez Pana Prezydenta Sikorę. Mam nadzieję, że do niego dojdzie. Chętnie porozmawiamy o tych wcześniejszych uchwałach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Tym bardziej, że już wtedy nad głosowaniem było mnóstwo wątpliwości. Teraz, kiedy ustawa jest znowelizowana, obiecaliśmy sobie, że do tych spraw powrócimy. Tam jest kilka kwestii, które warto by było poruszyć. Natomiast my jako Klub Prawo i Sprawiedliwość zaproponujemy własne zmiany, poprawki do tych wcześniejszych uchwał. W związku z tym no, dzisiejszą deklaracją się wstrzymamy. Dziękuję. Bardzo dobrze. Ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Na sali obecnych jest 21 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Jeszcze raz głosujemy, Szanowni Państwo. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Jest za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest przeciwny? Brak. Kto się wstrzymał? 6 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody współdziałania gminy miasta Grudziądz w tworzeniu samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały?
21 radnych z rozpatrzeniem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu dalszego porządku obrad. Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie dotyczącym projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Grodzisk do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w nawiasie KAPOT jako członka zwyczajnego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do drugiego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu Uchwalającego planu stanu przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy miastami Rydgiera, Rowem, Hermanem, granica administracyjna miasta jest Kółczą i Warszawską. W dniu dzisiejszym Państwo otrzymaliście legendę do mapki powiększoną na wniosek zgłoszony na komisji. Musiało być dostarczone. Jest dzisiaj dostarczone. Musi mieć pan radę. Zgadza się panie radny? Szanowni Państwo, także tylko przypominam w kwestii technicznej, że na komisji była Państwu rozdana autopoprawka do tego projektu uchwały. Czy Państwo radni jakieś macie uwagi do tego projektu? Otwieram dyskusję z tym projektem. Nie widzę. W związku z tym, że tutaj troszeczkę będzie inny tryb głosowania, tak jak jest w porządku obrad. W pierwszej kolejności przeprowadzimy głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zapisania przestrzennego miasta Grudziądza. Jest to wymóg, powiedzmy, wynikający z niedawnego orzeczenia. I przeprowadzamy właśnie w tym momencie to głosowanie. Kto z Państwa, proszę bardzo Panią Sekretarz. Jest to pierwsze głosowanie. Kto z Państwa jest tutaj za stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń stadium uwarunkowań w kierunku ustalenia przestrzennego miasta Grudziądza? To jest za. Siedemnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Czworo się radnych się wstrzymało, a więc Rada Miejska przyjęła, że plan jest zgodny z ustaleniami studium warunkowań. Następne głosowanie będzie, Szanowni Państwo, o sposobie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu planu. Taką uwagę złożył Pan Edward Sobolewski. Państwo macie to wszystko w materiałach. Także Państwo jesteście w posiadaniu rozstrzygnięcia, które wydał Pan Prezydent. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z Państwa jest za sposobem rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu? Siedemnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak. Kto się wstrzymał? Cztery osoby się wstrzymały. Następne głosowanie, Szanowni Państwo, będzie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego sposobu? Kto jest za? Siedemnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak. Kto się wstrzymał?
4 osoby się wstrzymały. Także ten sposób został przez Radę przyjęty. I teraz, Szanowni Państwo, przystępujemy już do głosowania całym projektem uchwały. Bardzo proszę, Panią Sekretarz. Kto z Państwa Rad jest za przyjęciem projektu uchwały? Szesnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak. Kto się wstrzymał? 5 radnych się wstrzymało, także uchwała została w całości przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały, zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rekreacji miasta Grudziądza na rok 2009-2015. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa chce za przyjęciem projektu uchwały? Osiemnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak. Kto się wstrzymał? 3 radnych się wstrzymało, także uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 6 Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład zespołu z szkół technicznych imienia J.J. Śniadecki w Grudziądzu, ulica Hoffmana 1-7. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Pan radny Jędrzejewski, bardzo proszę. Nie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Jest to jeden głosował za przyjęciem projektu uchwały, więc uchwała została podjęta jednogłośnie przez dane miejsce. Bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie gminy miasta. Na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gminę miasta Grudziądza osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gminę miasta Grudziądza osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Tutaj na pewno Państwo jesteście posiadani w tej wersji uchwały, gdzie jest dopisane długopisem dla przedszkoli, a więc tylko tak mówię o stronie technicznej, bo widzę, że jesteście Państwo tego posiadani. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, Pan Radny Łukasz Mizel. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja mam pytanie, czy w przypadku publicznych jednostek my stosujemy tą samą zasadę, ponieważ tutaj jest mowa o tym, że ze względu na te 50-procentowe nieobecności na zajęciach, nawet jeżeli będą one usprawiedliwione, to będą wyciągane konsekwencje finansowe wobec tych podmiotów. I moje pytanie jest takie, czy my w przypadku tych publicznych podmiotów, które mamy, będziemy również taką samą... Bardzo proszę, Pan Prezydent. Ta uchwała dotyczy tylko niepublicznych podmiotów prowadzących działalność. Adwokat Pan Radny Mizel, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja mam poważne wątpliwości, czy w naszym systemie prawnym i przy naszej Konstytucji możemy podmioty sobie tak po prostu dzielić, ponieważ to są tacy sami ludzie, tacy sami uczniowie, różne przypadki mogą się zdarzyć. Ciężko, żeby przedszkole niepubliczne odpowiadało za to, że dziecko jest chore na ospę. No, w tym czasie też prowadzone są jakieś zajęcia. Jeżeli ktoś chodzi do jakiejś niepublicznej szkoły i rozchoruje się albo złamie nogę i przez miesiąc nie będzie do niej chodził, to nie oznacza, że on przestał się uczyć. Tak? Odpisuje te zeszyty, dalej będzie musiał się interesować tym, co było na zajęciach. I to, że fizycznie przez dane na tego nie ma, ja nie wiem, czy powinniśmy w ten sposób w naszym systemie prawnym różnicować uczniów, którzy chodzą do publicznych i niepublicznych podmiotów. Bo dla mnie to jest różnicowanie, to jest stworzenie dwóch kategorii, dzielenie tych, którzy uczestniczą w systemie edukacyjnym w publicznych ośrodkach i tych, którzy uczestniczą w niepublicznych. Ja mam poważne wątpliwości, czy taki sposób dzielenia tych osób jest zgodny
z naszym prawem Polski. Panie prezydencie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, po pierwsze, jeżeli ta uchwała będzie niezgodna z obowiązującymi przepisami, to oczywiście pani wojewoda ma prawo. Chodzi o placówki publiczne, otrzymują dotacje i w świetle opinii, które funkcjonują w obrocie, w ogóle odpłatność za przedszkole powinna być pewną ekwiwalentnością zaświadczoną usługę na rzecz dziecka, ucznia, słuchaczy. Jeżeli ktoś nie uczestniczy w zajęciach, w związku z tym trudno uznać, że pełna opłata będzie tą ekwiwalentnością. Ja myślę, że jeżeli pani wojewoda uzna, że jest coś niezgodnie z prawem, to po prostu tą uchwałę nam cofnie. Ad vocem pana Dymisa, proszę. Szanowni Państwo, dalej tak uważam, że nie działa to do końca w ten sposób. Jeżeli moje dziecko nie chodzi przez cały miesiąc do przedszkola z powodu choroby, to jest mi odliczana ta część opłaty, która dotyczy wyżywienia i dodatkowych usług, które są dodatkowo płatne, między innymi jakieś tam zumby, rytmiki i języka angielskiego, a ta podstawa, która jest za przedszkolem, jest ona cały czas liczona, więc tu mamy też pełną świadomość tego. Także jeżeli ktoś z grupy wypada, to niestety, ale cały czas ktoś musi się tą grupą opiekować, czyli te koszty, które ponosi dany podmiot w związku z tym, że funkcjonuje, no one się w dużej mierze nie zmniejszają przez to, że kogoś fizycznie nie ma na zajęciach. Tak? Dalej musi być taka sama opieka zapewniona, dalej musi być zapewnione takie samo oświetlenie, ogrzewanie i wszystko inne, więc my różnicujemy tylko i wyłącznie ze względu na to, czy jest to podmiot publiczny, tak? Czy jest to podmiot niepubliczny. Ja co do takiego rozwiązania mam swoje poważne zastrzeżenia i wątpliwości. Uważam, że w ten sposób nie powinniśmy postępować. Przynajmniej w mojej ocenie to budzi mi sprzeciw. Panie prezydencie, szanowni państwo, radni, ja chciałbym zwrócić uwagę, że dotacja jest podmiotowa, tak? Podmiotowa i przedmiotowa na ucznia, słuchacza i tak dalej. Co więcej, w przypadku na przykład szkół policjalnych, nie tylko oczywiście, jeżeli nieobecności w semestrze przekraczają 50%, istnieje obowiązek skreślenia takiego słuchacza z listy słuchaczy. Więc to nie wynika z przepisów jakby uchwały Rady Miejskiej. Jest to ogólny przepis, który to reguluje. Ostatnią głosę, bardzo proszę. Panie prezydencie, ale to wynika zupełnie z innych przepisów. To już jest ustalone i to nie ma nic wspólnego z tym, co negocjujemy. To już jest ustalone odgórnie na mocy zupełnie innych przepisów. I co do tego, to nikt tego rozwiązania nie kwestionuje, bo ono zostało przez ustawodawcę zaproponowane i w takim przypadku ja się w pełni zgadzam. Nie ma nawet sensu go dublować w naszej uchwale, jeżeli funkcjonuje w porządku prawnym. Pan Radny Kapusta, bardzo proszę. Opozycja tak podnosiła sprawę uchwały odnośnie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Poszliśmy tropem, że służby wojewody ocenią zgodność z prawem tej uchwały. I myślę, że w tym przypadku też możemy iść tym tropem i nie będzie to nic drożnego, nic złego. Zostawmy ocenę sytuacji prawnej tej uchwały służbom wojewody. Myślę, że nikt nie będzie tutaj się czuł poszkodowany ani pokrzywdzony. Proponuję głosowanie. Jeżeli nie ma żadnych, już pan radny skorzystał z tego limitu. Dziękuję bardzo. Pan radny Żuchowski. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja chciałem dopowiedzieć może jedną rzecz, bo na pewno państwo pamiętacie, kiedyś ustaliliśmy zasadę odpłatności za przedszkola. Została ta uchwała przyjęta przez służby wojewody, ale po jakimś czasie dopiero zakwestionowana. My się od tego orzeczenia odwołaliśmy i przed NSA wygraliśmy ze służbami wojewody. NSA uznało, że ta uchwała, którą państwo radni przyjęli, jest zgodna z obowiązującym prawem. Więc jest jakby system, który pozwala na weryfikację zapisów tej uchwały, zarówno dla wojewody, jak i dla miasta, dla prezydenta. Dziękuję panu radnemu Żebrowskiemu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja chciałem pójść trochę do tego, co radny Mizera powiedział. Jeżeli wyjdziemy z prostego założenia, że w przedszkolu będzie OSPA i to będzie niepubliczne i w tym momencie dochodzi do, nazwijmy to w cudzysłowie, do epidemii na terenie jakiejś grupy, to nagle może się okazać, że przedszkole będzie musiało siłą rzeczy podnieść czesne.
Czy nie istnieje tutaj ryzyko, że nagle może nam się pojawić grupa ludzi, która będzie miała dzieci, których nie będzie stać w danym momencie na to, aby dziecko utrzymać w takim przedszkolu? Dzieci, wiadomo, nikt nie jest w stanie kontrolować kwestii chorobowych, wypadania jakiejś tam liczby maluchów. I potem to może się odbijać po prostu na pozostałych rodzicach, którzy będą mieli swoje pociechy w takich instytucjach. Panie prezydencie, proszę. Ja poproszę o uzupełnienie jeszcze pana naczelnika Andrzeja Herga. Bardzo proszę panu, dziękuję. Mikrofon proszę do pana naczelnika. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym chciał wyjaśnić kilka kwestii, które zostały tutaj poruszone. Po pierwsze, ta uchwała nie dotyczy przedszkoli. W ogóle nie dotyczy przedszkoli. Gdybyście państwo w uzasadnieniu dokładnie odczytali, moment, w nazwie jest mowa o przedszkolach, ponieważ pierwotna uchwała, która reguluje te sprawy, ma w nazwie przedszkola. Natomiast z treści i z uzasadnienia do tej uchwały wynika jasno, że te zmiany, które proponujemy, nie dotyczą przedszkola, dotyczą szkół dla dorosłych. Nie dotyczą również szkół, w których obowiązywałby obowiązek nauki, czyli podstawówki, gimnazjum, liceum dla młodzieży, tylko że takich szkół niepublicznych nie mamy. Mamy generalnie na terenie Grudziądza szkoły niepubliczne dla dorosłych, tak? I to chodzi tylko o sytuacje takie, które dotyczą szkół niepublicznych dla dorosłych. To po pierwsze. Po drugie, to nie jest dowolność nasza, że my uznajemy, że chcemy to wprowadzić, tylko narzuciła nam to rozwiązanie zmiana do ustawy o systemie oświaty. I my nie mamy wyjścia, musimy to wprowadzić. Czy nam się podoba, czy się nie podoba. To nie jest kwestia fakultatywna, to jest obligatoryjna zmiana, którą musimy wprowadzić do naszego systemu i ona obowiązuje od stycznia 2013. Dziękuję bardzo panu naczelnikowi. Czy jeszcze jakieś pytania, szanowni państwo? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Czterech radnych się wstrzymało, uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad do projektu uchwały w sprawie określenia zadań na realizację, który przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok. W 2013 roku, przepraszam. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Jeden radny został za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, wyczerpaliśmy, jeżeli chodzi o materiał dzisiejszego posiedzenia. Przy same uchwały przechodzimy do interpelacji. I szanowni państwo, uzupełnienie do interpelacji otrzymali radni pan Krzysztof Kosiński, pani Małgorzata Osowska-Neumann. Odpowiedź na interpelację otrzymał pan radny Marek Czemek. Czy państwo coś chcieliście jeszcze wnieść do tych odpowiedzi interpelacyjnych? Nie widzę. Czy ktoś w dniu dzisiejszym ktoś by chciał złożyć interpelację? Pan radny Kosiński, proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym złożyć interpelację w imieniu klubu radnych PiS i Ruch dla Grudziądza. Interpelacja dotyczy powołania komisji doradczej przy prezydencie miasta Grudziądza w celu przygotowania i opracowania ogólnego programu w zakresie optymalnego wykorzystania grudziąckiej cytadeli dla celów turystycznych, określonego w harmonogramie czynności zaplanowanych prac. Powołał komisję winny utworzyć wszystkie podmioty aktualnie związane
z administrowaniem i zarządzaniem obiektów, właściwe stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i przedstawiciele, a także pasjonaci tematu, inicjatorzy pomysłów, autorzy projektów oraz wytypowane osoby przez prezydenta miasta. Uzasadnienie. Grudziądzka Cytadela jest obiektem historycznym o najwyższej randze w ogólnej klasyfikacji i cieszy się powszechnym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu, bardzo wielu osób w kraju, a także i za granicą. Praktyczne doświadczenia, statystyki, zwiedzania, a także pytania kierowane z całej Polski i Europy dotyczą upowszechnienia zwiedzania na zasadzie aktualnie dostępnych możliwości. Opracowania systemu zwiedzania w skali całego roku. Niewątpliwie obiekt ten jest jednym z najważniejszych sztandarów promocji miasta Grudziądza. Jego obecności na trasach turystycznych, kojarzenia lokalizacji, lecz także jest na pewno alternatywą dla przyszłej działalności obsługi turystycznej, mogącej generować dochody, dając zatrudnienie mieszkańcom Grudziądza. Biorąc pod uwagę niełatwość zadania w zakresie przygotowania takiego programu, rozpisanego w czasie, należy podjąć już dzisiaj decyzję, aby rozpocząć tak ważną lokalną debatę w tej sprawie, debatę wśród najbardziej zainteresowanych podmiotów, ale też i zobowiązanych z mocy powierzonego przez wyborców mandatu społecznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby złożyć interpelację w dniu dzisiejszym? Nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Zapytania i wolne głosy. Pan Michał Czepek, pan Maciej Gramowski, pan Grzegorz Miedziański, pan Wiesław Polski, pan Tomasz Tomaszewski, pan Mariusz Żebrowski. Czy jakieś uwagi do tej podpowiedzi Państwo chcielibyście podnieść? Pan Gramowski, proszę. Szanowni Państwo, w kontekście interpelacji, którą przed chwilą złożył pan Kosiński, ja na ostatniej sesji składałem podobne zapytania. Ono dotyczyło powołania zespołu parków kulturowych czy parku kulturowego, który obejmowałby właśnie Cytadelę. I to jest jakby droga, którą Cytadela prawdopodobnie powinna pójść. I na to zapytanie dostałem odpowiedź. I niestety odpowiedź taką, że nie mamy środków w budżecie przewidzianych na działania w tym kierunku i jakby nic się w tym kierunku nie planuje, co jest rzeczywiście bardzo, bardzo niepokojące. Dla uzupełnienia tak powiem, że niedawno wojsko wystawiło do sprzedaży twierdzę Modlin, tak, to też nie wiadomo, co z tym dalej czynić, tak. Być może w przyszłości taką samą sposób będzie postępowania z Cytadelą w Grudziądzu, tak. To jest nic gorszego, dlatego że w tym momencie będziemy mieli mega problem, jak to zagospodarzyć. Dlatego sensownie jest podjąć już dzisiaj działania, które zmierzałyby bądź do utworzenia parku kulturowego, czy zespołu parków kulturowych, o którym mówiliśmy. To jest ścieżka, którą poszły inne tego typu obiekty, czy inne tego typu gminy. Ta ścieżka jest w pewnym sensie jakoś tam wytyczona. Jest to ścieżka, która pozwala na zdobycie środków zewnętrznych, bo trzeba pamiętać, że zagospodarowanie takiego obiektu jak Grudziądzka Cytadela to są dziesiątki, jak nie setki milionów złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W dniu dzisiejszym pan Żebrowski, pan radny Poliński, pan radny Kapusta, pan radny Szyszka, pan radny Miedzianowski, pan radny... Zainstalowania na skrzyżowaniach przy światłach zielonych strzałek. Ten temat już był rok czy dwa lata temu poruszany i wtedy mówiono, że Unia, przepisy unijne na to nie zezwalają. Sprawdziłem wszystkie możliwe zarządzenia unijne, a nawet specjalista bodajże z Bytomia od dróg wypowiada się, że takiego zakazu nie ma. Dlaczego te strzałki? Te strzałki udrożnią ruch i w dobie, kiedy oszczędzamy energię i emisję spalin ograniczamy do minimum, udrożniłoby to ruch na naszych ulicach i usprawniło komunikację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Tomaszewski. Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, jak w imieniu części mieszkańców osiedla Rząd chciałbym się zapytać, dlaczego dosyć często zdarzają się problemy związane z oświetleniem całego osiedla, a mianowicie w godzinach późno popołudniowych i wczesno wieczornych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, światło jest wyłączane, tak? I po prostu panują ciemności. Czy to jest podobało składane, czy są kwestie oszczędności miasta, czy ewentualnie problemy techniczne? Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radny Mizera. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, pierwsza sprawa, jeżeli mogę zapytać, chciałbym krótką jakąś notatkę, informację w formie pisemnej na temat postępów z pozyskaniem środków na naszą trasę średnicową, ponieważ czas spłaty pierwszej transzy nieubłaganie się zbliża, a my w dzisiejszym wystąpieniu Pana Prezydenta nie usłyszeliśmy ani słowa o tym, na jakim są etapie tego środków. I w związku z tym pytanie chciałbym również usłyszeć, czy nasze środki są zabezpieczone, ponieważ wiemy, że część środków Unii Europejskiej jest wstrzymane na inwestycje drogowe i chciałbym się dowiedzieć, czy nasz samorząd ma zapewnione i zagwarantowane, że w tych pieniądzach, które znajdują się na dzień dzisiejszy do dyspozycji naszego państwa, nasz projekt się znajduje, czy tymczasem będziemy musieli czekać na odblokowanie tych środków, które zostały przez Unię Europejską zamrożone i dopiero wówczas zostaną nam te środki wypłacone. I drugie pytanie, Panie Prezydencie, też chciałbym w formie pisemnej uzyskać informację, jak duże jest zadłużenie szpitala względem OPEC-u za opłaty za energię cieplną. Dziękuję Pani Radny Nowak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Krótkie pytanie do Pana Prezydenta. W programie konserwatora Grudziąckiego jest internetowa ewidencja zabytków. To było jedno z zadań. Chciałabym dowiedzieć się, ewentualnie poprosić o odpowiedź na piśmie, kiedy taka ewidencja internetowa zostanie wprowadzona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Michał Czepek. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, pierwsza moja prośba to jest taka, ponieważ w tym roku w planie budżetu mamy opracowanie projektu budowlanego oraz przebudowa nowego odcinka ulicy Konstytucji 3 Maja, ulicy Sobieskiego na osiedlu Rząd do węzła Konstytucji 3 Maja. Moja prośba polega na tym, aby spróbować połączyć dwie inwestycje, mianowicie budowę tej nowej drogi Konstytucji 3 Maja oraz przebudowę skrzyżowania na ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Południową i Strażacką na skrzyżowaniu drogą okrężną, czyli budowę ronda. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ skumulowanie tych dwóch inwestycji właściwie na jednej ulicy pozwoli na sporo oszczędności dwóch odrębnych inwestycji, które i tak w najbliższym czasie musiały być wykonane. To po pierwsze. Po drugie, na pewno ten efekt w skali wpłynie na obniżenie kosztów tych dwóch inwestycji, dlatego że tuż obok tego ronda, czy tego skrzyżowania, o którym mówię, przy Straży Pożarnej na osiedlu Rząd, i tak z pewnością będzie się mieściła baza magazynowa firmy, która będzie dokonywała przebudowy czy wydłużenia ulicy Konstytucji 3 Maja. Tak samo jak miało w przypadku przebudowy ulic na Strzemięcinie. Pamiętacie Państwo, że ta cała baza materiałowa i sprzętowa była w obrębie nieruchomości Straży Pożarnej, tak? Na ulicy Konstytucji. No i oczywiście sam fakt, że taka inwestycja świetnie się wpisuje w Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. schetynówek. W tym roku się w naszej gminie nie udało pozyskać środków na przebudowę ulicy Puszkowskiego do Narządu z tego programu, ale z całą pewnością droga powiatowa, która łączy miasto z dojazdem do autostrady, z pewnością uzyskałbym wystarczająco dużo punktów, żeby takie dofinansowanie otrzymać. A przypomnę, że to jest do 50% wartości inwestycji do 3 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Pan Radny Smolarek. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Prezydencie, dwa krótkie pytania. Pierwsze dotyczące słupów na ulicy Wareńskiego. Ja oczywiście od razu chciałbym, Panie Prezydencie, podziękować Panu Dyrektorowi Brugany, który na bieżąco tutaj informuje na temat sławetnych słupów. Ja mówiłem o tych słupach jeszcze w starym roku. One przez niedopatrzenie nie zostały pomalowane. Niedawno otrzymałem informację od Pana Dyrektora Brugany, że zgłosiły się dwie firmy do przetargu, które będą te słupy malować i demontować. Tutaj doprecyzuję.
chciałbym się dokładnie dowiedzieć w imieniu oczywiście mieszkańców ulicy Wrońskiego o ten harmonogram demontażu tych słupów, bo domyślam się, że one jednorazowo w tym momencie nie zostaną zdemontowane. Wiadomo, o co dokładnie chodzi. Drugie pytanie także jakby dotyczy zarządu dróg. Chciałbym się dowiedzieć, czy zarząd dróg jako administrator ulic będzie usuwał samochody po wypadkach, po jakichś kolizjach. Dotychczas robi to Straż Pożarna, ale pewnie jak Państwo wiecie doskonale, Straż Pożarna robi to tak naprawdę charytatywnie. Ten problem został już zgłaszany także przez naszych posłów grudziąskich tutaj w Sejmie. I chciałbym się dowiedzieć, jak Zarząd Dróg widzi te sprawy. Czy nadal będziemy to zlecać ewentualnie Straży Pożarnej, czy Zarząd Dróg będzie miał jakąś firmę, która ewentualnie będzie likwidowała te pojazdy, które będą teraz stawały na drogę. Trzecie pytanie, tutaj dopowiedzenie do tego, co powiedział kolega radny Tomasz Tomaszewski o tych egipskich ciemnościach na Rządzu. Rzeczywiście było kilka dni, że wszystkie światła dosłownie nie świeciły się. Także ja to tutaj popieram, też chciałbym się coś więcej na ten temat dowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński. Ponowienia negocjacji właścicielem terenu po byłych zakładach mięsnych. Wiemy doskonale, że jak ten teren wygląda. Myślę, że miasto ma bardzo dużą dozę tolerancji i cierpliwości, znosząc taką wizytówkę w centrum miasta. Wydaje mi się, że należy użyć wszelkie możliwe środki, argumenty, narzędzia do tego, aby zmienić sytuację do tego terenu, bo jest to centralnie położony teren dzisiejszej Galerii Alfa i uważam, że trzeba okazać wszelkie możliwe tutaj kompromisy, negocjacje z tym podmiotem prywatnym, ażeby ten teren zmienił zupełnie charakter. Aby był inny, bo myślę, że to wszyscy bardzo doskonale rozumieją i nie będzie z problemu, tylko miasto jako organ wykonawczy, pan prezydent, no niestety urzędnicy muszą w tej dziedzinie cały czas w zasadzie działać, bo inaczej nie będzie zmiany statusu tego obszaru. Druga kwestia, ponieważ była poruszana na zebraniu Stowarzyszenia Ruch dla Grudziądza, dotyczyła sygnalizatorów czasowych, o które kiedyś zabiegał pan radny Czepek. Wiele osób ponawia ten problem i sugeruje, aby takie sygnalizatory zostały w mieście Grudziądzu założone. Mówimy o sygnalizatorach przy urządzeniach świetnych, tam gdzie jest sygnalizacja świetna. Cyfrowych, oczywiście, że cyfrowych, nie analogowych, bo to jest rzecz potrzebna, konieczna, gwarantująca bezpieczeństwo, mówiąca o tym, ile mamy czasu na przejazd, może będzie mniej kolizji, też mniej przekroczeń. I trzeci temat dotyczy, oczywiście pojawiło się przy szosie toruńskie oświetlenie, bardzo dobrze, że już jest to oświetlenie, już nie wędrujemy, nie przejeżdżamy przez obszar ciemny. Natomiast jeszcze jest kwestia oznakowania poziomego z tego względu, że zostało to wzmocnione teraz nasypem takiego czarnoziemu. W zasadzie nie wiadomo, w którym miejscu kończy się linia jezdni. Bardzo bym prosił o oznakowanie poziome na samym rondzie, bo to jest rzecz bardzo ważna dla pojazdów, które poruszają się, szczególnie w porach, kiedy pada deszcz, kiedy nie ma dobrej widoczności i tak dalej. Bardzo proszę o to. Taka deklaracja była na poprzedniej sesji, że to oznakowanie pojawi się, zostanie zrealizowany ten techniczny zabieg, chyba bardzo proszę o konsekwencje. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Szymański. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym uzyskać odpowiedź na następujący problem. Chciałbym wiedzieć, czy spotkania prezydenta Grudziądza z mieszkańcami albo z mieszkańcem, te oficjalne, które się umawia, albo spotkania wiceprezydentów z mieszkańcami albo z mieszkańcem są protokołowane. Proszę Państwa, jeżeli nie są protokołowane, to chciałbym wiedzieć, dlaczego nie są. To jest jedna kwestia. Proszę Państwa, te wątpliwości się pojawiają w sytuacjach, kiedy na przykład na komisji rewizyjnej mamy przedstawicieli mieszkańców, którym sprzedano domy, informują nas o pewnych sprawach, o pewnych rozmowach, ale jak zweryfikować, proszę Państwa, to, co mówią mieszkańcy i z tym, co mówi Pan Prezydent? Bo medialnie Pan Prezydent mówi jedno, mieszkańcy mówią drugie. Więc, proszę Państwa, to jest problem i on się jakby ten problem
ukazał się na nowo w sytuacji, kiedy próbowaliśmy dojść do protokołu albo uzyskać informacje ze spotkania, które miało miejsce 27 grudnia z mieszkańcami sprzedanych budynków. Był pan prezydent, był pan wiceprezydent Ślusarski, był prezes MPGN-u, była grupa mieszkańców, byli też radni. Proszę państwa, wnioskuję, że z tego spotkania nie ma żadnego protokołu. A więc my nie mamy się nawet do czego odwołać. A proszę państwa, tam były powiedziane ważne rzeczy. A propos sprzedaży, a propos deklaracji. Słyszałem to na własne uszy. I proszę państwa, to jest bardzo istotny problem, bo trzeba weryfikować pewne rzeczy. I komisja rewizyjna chciałaby na przykład to robić, ale nie ma na podstawie czego. No to jest tylko wyłącznie głosów mieszkańców albo pana prezydenta. Proszę państwa, jestem głęboko przekonany, że w tych sytuacjach, które miały miejsce, ktoś mijał się z prawem. I to są fakty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania państwo macie? Panie prezydencie, w większości odpowiedzi będzie pisemnie, jak rozumiem, tak? Wolne głosy, tak? Pan radny Czepek, pan radny Smolarek, pan radny Nogal. Panie radny. Który jest w tej chwili załączony, wczoraj na posiedzeniu komisji, żeby zwrócić się z prośbą do pana prezydenta o to, aby objąć nagrobki honorowych obywateli Gruziądza kompleksową opieką ze strony Urzędu Miasta Naszego. W związku z tym, że część tych nagrobków, m.in. pani dr Salomiej Stykowski jest w stanie opłakanym, być może rodzina nie ma jakby możliwości finansowych ani wpływu na to, żeby ten nagrobek wyglądał po ludzku, dlatego zwracam się z prośbą, aby jakby z urzędu honorowi obywatele miasta mieli godne nagrobki w godnym stanie. Dziękuję bardzo, panie Smolarek. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie, ja mam taką gorącą prośbę. Podczas ostatniej mojej komisji bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej gościliśmy w Straży Miejskiej, gdzie pan prezydent, pan komendant Przeczewski no, w takich bardzo ciekawych, optymistycznych słowach poinformował naszą komisję o planach, a przede wszystkim o zmianach, które zachodzić będą w Straży Miejskiej w 2013 roku. I taka prośba, czy na przyszłą sesję umożliwić w kilku zdaniach, żeby zainteresować pozostałych radnych, na przykład myślę sobie w informacjach prezydenta, żeby komendant Przeczewski mógł o tych najważniejszych, istotnych zmianach mógł poinformować pozostałych radnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Nogal. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem zabrać głos na temat Cytadeli Grudziąckiej. Właśnie tutaj tego problemu, który przedstawił w interpelacji pan radny Kosiński i prosiłbym tu pana prezydenta o bardzo rozsądne potraktowanie tej inicjatywy. Jak wszyscy wiemy, na terenie Cytadeli stacjonuje wojsko. To jest około 600 miejsc pracy dla mieszkańców Grudziąca. Tego typu działania mogą stać się przesłanką, że ryzykujemy pracę tych ludzi. Będąc dowódcą tej jednostki, znam przepisy, które obowiązują jednostki wojskowe, zasady, na jakich można na teren jednostki wojskowej wchodzić. I tutaj dowódca jednostki zrobił naprawdę duży ukłon, że tą Cytadelę udostępnia raz, że kilka razy w roku, tak jak to było tradycyjnie w tym, ale udostępnia też na co dzień, szczególnie dla młodzieży szkolnej. I praktycznie tutaj nigdy nie odmawia. Natomiast w momencie, kiedy będziemy chcieli się zająć tą Cytadelą i zrobić z niej atrakcję turystyczną, to może być powód, zanim się zorientujemy, to nagle stracimy 600 miejsc pracy i ktoś wyleje to dziecko z kąpielą. Dalej. To nie jest temat, który jest po raz pierwszy tutaj poruszany. Istnieją inne obawy, że w momencie, kiedy wojsko opuści tą Cytadelę, miasta nie będzie stać na to, bo to już było liczone. Liczone było w złotówkach to, ile kosztuje utrzymanie Cytadeli w tym. Dalej, ochrona tej Cytadeli. Przecież tutaj pan radny Klamowski mówi o Modlinie. Ja za dawnych czasów jeździłem bardzo często do Modlina, widziałem jak w stanie była twierdza Modlin w momencie, kiedy tam stacjonowało wojsko. Ale też miałem okazję być później, gdy wojsko opuściło te obiekty. I dzisiaj naprawdę to jest wstyd, żeby tej klasy zabytek tak wyglądał, jak to.
to może się podobnie stać tutaj na Cytadeli i uważam, że dokąd Cytadeli stacjonuje wojsko, uważam, że można rozmawiać z wojskiem i ta Cytadela w miarę możliwości będzie udostępniana, jest i będzie udostępniana, tak jak powiedziałem, szczególnie młodzieży. Natomiast nie proponuję bardzo umiarkowanie podchodzić do zagadnień tak, bo ktoś usłyszy temat i nagle istotnie znowu stracimy wojsko w garnizonie Grudziądz. Bardzo proszę panią Sostrenejma. Ale mamy pewną listę, tak, panie radny? Chyba ustąpił pan, panie radny, głosy, tak? Proszę bardzo. Panie, zaproszenie na promocję książki Za rzeką czasu. Ja chciałam tylko prosić o zwrócenie uwagi i zainteresowanie się tą książką. Ona jest wydana przez naszego grudziąckiego twórcę, to jest jego druga pozycja. Być może ona nie jest jakaś szczególnie cenna literacka, jeszcze nie miałam okazji jej przeczytać, ale na pewno ma wartość historyczną, ponieważ odnosi się do średniowiecznego Grudziądza i po konsultacji z panem tutaj naszym kustoszem i panem Żebrowskim, więc na pewno ma jakąś wartość historyczną i mogłaby ładnie służyć promocji miasta, tym bardziej, że jest wydana przez wydawnictwo Ogólnopolskie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan Radny Kosiński, radny Zawodowski. Pan Włosy tylko. Szanowni Państwo, dla nas wojsko w obecnej sytuacji na Cytadeli jest bezcenne. Ta jednostka wojskowa jest bezcenna. Każde miasto, każde miejsce pracy jest bezcenne. Ta interpelacja nie ma na celu jakąkolwiek likwidację jednostki, wpływanie czy na cokolwiek. Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Nawiązanie jeszcze lepszych stosunków z dowództwem. Jeszcze lepszych stosunków z kadrą wojskową. Lepszej współpracy. Tak. Takiej współpracy, lepszej, na lepszym gruncie. Żeby nikt się nie czuł zagrożony, albo, no i Panie Boże, żeby ktoś źle zrozumiał tą interpelację. Ta interpelacja ma na celu przygotowanie się do tego, o czym Pan mówił przed chwilą, że być może kiedyś, nie wiemy kiedy, bo Pan Pułkownik wie dokładnie, jak to jest wojsko, że z dnia na dzień to się może zdarzyć. I tak to bywa. Rozkaz wydaje się jednego dnia i konsekwencje są przeogromne dla setek ludzi, dlatego takie decyzje są podejmowane, ale miasto musi mieć w tekście przynajmniej pomysł, musi mieć przeznaczone pewne środki, musi być przygotowane. I to ma tylko taki cel. Natomiast jednostka jest na dzień dzisiejszy bezcenna. Niech jest jak najdłużej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan Glamowski, radny lokal. Ja też odwrócę. Szanowni Państwo, oczywiście, że tutaj nie chodzi o likwidację jednostki. To pytanie, które składałem, to dotyczyło, co by było, gdyby wojsko opuściło Cytadelę, że rzeczywiście na ten moment, w jakiejś tam przyszłości, nie wiem, może 5, może 10 lat, musimy być przygotowani, żeby nie doszło do tego, o czym mówi radny Nobel w Modlinie, tak? Gdzie twierdza Modlin jest wystawiana, jest w ogóle całkowicie zniszczona, zrujnowana, bo dopóki jest wojsko, to jest to w dobrych rękach i to nie ma o czym dyskutować, to są miejsca pracy, to jest dobry gospodarz tego miejsca. Ale co będzie, jeżeli wojsko wyjdzie stamtąd? Dlatego mówienie o parku kulturowym, stworzenie parku kulturowego czy zespołu parków kulturowych, to nie jest procedura określona na rok, na dwa, do tego trzeba się bardzo dobrze przygotować w jakiejś tam dłuższej perspektywie, być może z perspektywą pozyskania środków w kolejnym okresie programowania, tak? Czyli w perspektywie kolejnych lat. I dlatego w tym kierunku taka jest tutaj intencja, a absolutnie nie chodzi o likwidację miejsc pracy czy wyrywanie czegokolwiek właśnie. Dziękuję. Pan Radny Nowak, pan Radny Żebrowski. Ja wrócę do wypowiedzi pana Kosińskiego. Ja rozumiem dobrą wolę. Tylko chciałbym w tych wszelkich rozważaniach uwzględnić pan drogę. W którym państwie świata jednostka wojskowa jest atrakcją turystyczną? Zastanówcie się panowie nad dalszym działaniem. Dziękuję bardzo. Pan radny Żebrowski. Ja chciałem zabrać głos właśnie w tym temacie i uspokoić, jeśli miasto Przemyśl, które w tej chwili zlikwidowało w zasadzie w 100% garnizon, likwiduje w tej chwili ostatnie urzędy administracji wojskowej na swoim terenie. Zostało, delikatnie rzecz biorąc, ręką w nocniku, bo otrzymało fortyfikacje, z którymi nie bardzo wiedziało, co zrobić. Przygotowywało się do administracyjnie, do przejęcia tych obiektów 10 lat.
My rozmawiamy o takiej perspektywie, nie rozmawiamy o perspektywie takiej, że jutro pójdziemy na Cytadelę stawiać szlaban. I nikomu chyba do głowy nie przyszło, że będziemy ryzykować w jakikolwiek sposób miejscami pracy, które znajdują się w tej chwili na Cytadeli. To była absolutna decyzja. Także ja podchodzę do tego w ten sposób. My mamy właśnie, tak jak radny Glamowski powiedział, przygotować się, mieć w zanadrzu plan, który będziemy mogli realizować. I jak najbardziej ścisła współpraca z wojskiem. Na tą chwilę pobyt wojska nad Stadionem Grudziąckim jest jedynym sensownym rozwiązaniem. Nas nie stać nie będzie na taką sytuację, z jaką zetknęło się miasto Modlin, gdzie obiekt gigantyczny został zdewastowany w przeciągu niecałego roku i w tej chwili w Modlinie wszyscy po prostu rozkładają ręce, bo nikt nie wie, co z tym zrobić. A strach jest coraz większy. No. Wiadomo, eksploatacja rabunkowa spowodowała, że ten obiekt w tej chwili stracił większość swojej wartości.